Kontynuujemy analizowanie wszystkich nowych tomów, które wychodzą od DC w ramach Odrodzenia i tym razem mierzymy przeciwko sobie Flasha kontra Wonder Woman, czyli Diana kontra Barry Allen i po raz kolejny naprawianie wszechświatów, naprawianie tego wszystkiego, co było w złe w New 52. Na pierwszy ogień idzie Wonder Woman, która jest specyficzna, ponieważ ciężko jest patrzeć na jej buźkę przez cały komiks. To może być rzecz, która was może najbardziej odrzucić od tego komiksu. Nie wiem, mnie w każdym razie to strasznie irytowało. Nie wiem, jak ty miałeś z tym. Twarze są dziwne, takie trochę jak z plasteliny. Znaczy, cała ta warstwa wizualna jest okej, okay, naprawdę. Właśnie, tam, gdzie pokazana jest dżungla albo jakieś te krajobrazy, wygląda to naprawdę bardzo fajnie. Jest tam jakiś pomysł, nie? Jest, gdzie ma być mroczno, tak. Jest mroczno, nie? Gdzie ma być tam jakieś ten słońce prześwitywać, wygląda to pięknie, tak. Wieżajska wyspa wygląda też ślicznie, ale twarze czasami są aż zbyt plastyczne, aż plastelinowe. Tak, co widać nawet... się rozpuszczały trochę. Na tylnej okładce, tutaj zrobię tak szybciutko tylko pokażę, bo to zaraz będziemy tak o... Ta buźka to nie jest ta sama buźka, co jest tu. I co druga strona, to Wonder Woman ma inną buźkę. I to nie na zasadzie inną minkę, tylko inną buźkę, jakby tak, po prostu tak. Inny człowiek. I to troszeczkę rozprasza, ale dobra, no, ale warstwa wizualna poza tym jest bardzo, bardzo wciągająca. Szczególnie właśnie wszystko, co się dzieje w lesie, wszystko, co się dzieje tam, natura jest ukazana cudownie. Cheetah także, znowu, poza buźką, piękna. Ale fabuła, żeby nie było. Fabuła jest taka, że naprawiamy New 52. Zatem... Ktoś namotał Doomsday Clock. Drugą część New 52, no. Pierwsza jest świetna. No tak, 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 tak. Naprawiamy origin New 52. Tak, tak, tak. Tylko to. Więc okazuje się, że Diana ma coś namotane w głowie i pamięta różne swoje początki. Czyli oczywiście początek z New 52, początek jeszcze przed tak, kryzysem i tak dalej. Pereza, tak jest. I nie wie, która jest prawdziwą, nie może się dostać na wyspę. Oczywiście też troszeczkę w żałobie jest po Supermanie, który nie był Supermanem, ale był Supermanem, ale umarł. Tak bardzo szybciutko. Więc i ten top tak naprawdę dopiero nam zarzuca trybik, zarzuca haczyk i będziemy rozwiązywać tę zagadkę i powolutku będziemy odkrywać prawdziwy origin Wonder Woman. Ona sama musi odkryć prawdziwą siebie, czyli tak naprawdę połączyć siebie sprzed New 52 z elementami fajnymi z New 52. Tak mniej więcej to wygląda. Fabularnie, okej. Okay. Trudno mi dużo dobrego na ten temat komiksu powiedzieć, ale trudno coś złego. Widać, że to jest dla kogoś, kto chce zacząć czytać Wonder Woman od razu po filmie. Że to jest coś takiego dla osób, które rozpoczynają tą przygodę, takie połączenie wszystkich tych jej wersji w jedną w końcu i pokazanie tych jej początków w inny sposób. Bo tutaj mamy, to jest Origin, a to jeszcze to jest nie ciekawa, jest Origin. Że, nie, to jeszcze nie jest Origin, bo to jest ciekawa sprawa, że w oryginale te zeszyty były wydawane, pierwszy numer na przykład, to była część tej historii, Origin, drugi numer dział się już w przeszłości. Był jej origin. Znaczy, origin. Tutaj było pokazane, że coś jest nie tak z tymi jej początkami, ktoś ją oszukał. To jest w ogóle fajna taka mitologiczna rzecz, że jest jakaś siła, która potrafiła zmienić całkowicie jej przeszłość. To jest wiadomo, bogowie, wielkie sprawy, wielka historia, nie? I lepszej bogowie niż Watchmen, tak. Żeby nie było. Właśnie to jest... i ten tom się składa z zeszytów, które są właśnie pierwszy, trzeci, piąty, siódmy, jedenasty, nie? A drugi tom to będzie już właśnie drugi, piąty, tak. I w oryginale to było, specyficznie się to czytało, bo... Ja już zapominałem, co w tym numerze, ponieważ już następny opowiadał inną historię. Ale to jest niesamowite właśnie połączenie tego, że tu jest ta tajemnica w teraźniejszości, którą Wonder Woman musi rozwiązać, a tam mamy wyjaśnienie tego, jak ten nowy origin wyglądał. No i ta część, która się dzieje w teraźniejszości, którą mamy, zaczynamy właśnie przygodę z Odrodzeniem i Wonder Woman, to jest naprawdę okej. Okay. Jest okej. Okay. Fajnie okay. Wprowadza te wszystkie pionki na planszy, które znamy z historii Wonder Woman, to najważniejsze. Pojawia się Steve Trevor, tak. Który znowu do niej smali cholewki. Nie ma Supermana, który im przeszkadzał w tym dziwnym romansie. Tak. Pojawia się ta Etta Candy, która była w filmie, która tutaj jest w innej wersji. Całkiem innej wersji. Tak. Ale pojawia się Rajska Wyspa, wszystkie te elementy są na planszy, tak. No i coś wielkiego za tym coś stoi. Tam, tak jest. I ogólnie rzecz biorąc powiem w ten sposób. To jest pisane przez Grega Rakę, który jest dobrym, trzeba mu przyznać, że nawet głupie historie potrafi w miarę jakoś wiarygodnie sprzedać. I ja tutaj kupiłem postacie, które on dał, więc Etta Candy, mimo tego, że dla mnie na przykład przez 50 lat nie do czytania, szczególnie dzisiaj, ale tutaj ona jest udało się jakieś trójwymiarowość ukazać. Steve Trevor znakomity, w sensie wraca i to jest Steve Trevor.
Jak dla mnie to jest bardzo naiwny, bo on jest taką trochę pipką, jeżeli chodzi o Wonder Woman. Bardzo, bardzo w stylu tego Chrisa Pine'a, nie? No tak, no jest to się... Chociaż on jest jednak bardziej takim trepem, żołnierzem w tym komiksie. Niż... Jest trepem, żołnierzem, ale gdy widzi Wonder Woman, to mu serduszko od razu robi mięciutkie, tak, robi takie oczy, jakby był małym szczeniakiem i po prostu, gdzie jesteś? W ogóle część z Trevorem to jest taki czas apokalipsy. I swoją drogą to najładniej wygląda. Wszystko, co się dzieje w dżungli, wszystko, co się dzieje swoją drogą z Cheetah, to wszystko jest naprawdę pięknie narysowane. I tutaj ta akcja, mi się przypomniała od razu Planeta Hulka oczywiście, bo tam też mamy dużo elementów, które są w tym. I dla mnie troszeczkę Raka nie wraca w stylu, ale wraca w pewnej konwencji opisywania historii. I to działa. I to jest dobry tom dla osób, które nie czytały New 52, ale także osoby, które czytały New 52 i widziały tam dobre rzeczy, nie poczują się wkurzone, moim zdaniem przynajmniej. Więc nie jest to dobry poziom, na pewno nie jest to poziom na przykład Supermana, prawda? Ale takie dobre czytadełko, trochę na poziomie Batmana, tego pierwszego Kinga, nic szczególnego, aczkolwiek dla samych chociażby tych lasów i dla powrotu Trevora i Diany, moim zdaniem warto przeczytać. Warto się zainteresować w tym względzie, że to jest jednak coś innego niż ta reszta tytułu z New 52, że to jest taki, widać, że to jest świat Wonder Woman, że wszystkie te elementy są z jej świata, nie ma tutaj niepotrzebnych właśnie jakichś kamiosów innych postaci, tylko wszystko się dzieje w jej świecie i to jest jej problem i ona musi sobie z nim poradzić, nie? Mm-hmm. Za warstwa mitologiczna jest tutaj tak przesycony ten komiks z tym, tą wielką historią. Tak, i od razu, właśnie i tutaj też jest dla mnie zasługa Grega Raki, że to jest po pierwsze jej świat, ale my się nie śpieszymy, więc jest to sposób opisywania historii w stylu Wonder Woman, świata Wonder Woman, ale nie dostajemy nagle wrzuconych wszystkich bogów w pierwsze 6 numerów. Tak, to w ogóle nie jest nawet taki komiks akcji, bo tutaj mamy chyba z 2 numery, gdzie one po prostu niby się tam tłuką z Cheetą, ale te numery opierają się na ich rozmowie, nie? Tak jest. Mimo tego, że wizualnie to znowu bardzo ładnie jest pokazane, cień i tak dalej. Tutaj naprawdę ten komiks moim zdaniem jednak warto wziąć, także właśnie ze względu na to, że ta umiejętność zanurzenia cię w świecie bez przesadzenia, na przykład bez, jak to się mówi, mam 3 asy i od razu nimi zagram w pierwszej turze. No nie tracisz tego. I to moim zdaniem jest idealne przejście do Flasha, który znowuż jest w świecie Flasha, ale pozbywa się swoich wszystkich asów i robi te same błędy co New 52, które ja gdzieś miałem serduszko ciepłe dla Briana Manapula? Nie, Francisa Manapula. Francisa, a Brian ten drugi. Tak. Połączyłem ich. Ale dobra, to przejdźmy Bukaletta. Właśnie. Przepraszamy za nieumiejętność wymowy nazwisk. Bukaletta. Będzie jeszcze gorzej, za każdym razem będzie gorzej. Ja jestem zmęczony. Jestem zmęczony Radkiem. No. Dobra. Jeżeli chodzi o Flasha, ja tutaj będę niestety bardziej krytyczny do Wonder Woman, z tego względu, że historia opowiada tak naprawdę, jakby się, raczej teoretycznie, prawie nic się nie stało. Poprzez ten powrót do... Krótko, wiesz, najkrócej można powiedzieć, ta historia opowiada o tym, o czym wszystkie historie ostatnio z Flashem, gdziekolwiek, czyli o speedsterach, że wszyscy są speedsterami i musi być jakiś nowy speedster. Ty jesteś speedsterem, to jest taka opra, wszyscy jesteście speedsterami. Tak, bo to w ogóle z tym komiksem ciągnie bardzo bagaż New 52. Tutaj była taka czysta karta, może sobie zacząć czytać, a tutaj widać, że cały czas czuję, że było... od cholery rzeczy się działo wcześniej. I on jest w jakimś miejscu życia, gdzie powinieneś już go trochę znać, bo się coś wydarzyło, a ty dostajesz po prostu, nagle jest jakaś, coś się dzieje, że wszyscy dostają moce w mieście, nie? I to nie jest takie, wiesz, rozwijanie postaci, że próbuje za nią podążać, tylko musisz być już w tym biegu, musisz rozumieć, kto tam jest tym policjantem, tym jego partnerem i tak dalej. Tak, masz tyle postaci, szczególnie, że jeszcze pojawia się ten młody dzieciak, Wally West. Wally West się pojawia. Tak, i trzeba ich wszystkich połączyć w tym komiksie, żeby to miało jakiś sens, no i niestety za dużo się dzieje. Za dużo. To jest może, wiesz, dziwne, że powiem, że za szybko się dzieje akcja we Flashu, ale zdecydowanie I zdecydowanie za szybko i nudno. Na tej zasadzie, po pierwsze, my mieliśmy historyjkę o tym, że wszyscy dostają moce w New 52, nawet nie raz i nie dwa, że co druga osoba, jestem szybki i tak dalej, a tutaj nie mamy tego efektu nawet, powiedziałbym, pastiżowo idiotyczno nastolatkowo-komediowego, które mieliśmy w Pajęczej Wyspie w Marvelowym odpowiedniku, gdzie wszyscy dostali moce i to było zrobione z ogromnym, ogromnym jajem i głównie prześmiewaliśmy to. Tutaj jest to zrobione na poważnie. Głównie na poważnie przez większość komiksu. Uczymy, otwieramy szkołę. Młodzi speedsterzy po tygodniu... A to się dzieje za szybko wszystko. No właśnie mówię, młodzi po tygodniu on umie fazować przez przedmioty. No. To czego się w Flash uczył, wiesz. Lata. No, długo. Więc ogólnie, jeżeli macie do wyboru, moim zdaniem Flash
Jednak, mimo tego, że ja kocham Flasha i to mi jest ciężko, ciężko jest mi patrzeć na to, jak nie ma pomysłu na tę postać od samego tak. początku, nie 52 tutaj, chyba. Chcesz czytać dalej, nie? Bo tak, chcesz jestem wiedzieć, zaintrygowany. Co będzie, nie? A tu mnie to po prostu zmęczyło. Zmęczyło tak. mnie to i szczególnie, że tutaj dla mnie największą wadą jest ten złoczyńca, który się pojawia w tym tomie, Godspeed, który jest oczywiście speedsterem, bo kto inny, i mamy samych speedsterów, którzy walczą ze speedsterem. Czemu nie pokazać Tesla tego, wiesz, jakie to było genialne, jak masz miasto speedsterów, masz gościa, który potrafi ich zatrzymać, no. albo zwolnić, nie? Ale nie, masz jeszcze jednego speedstera, który jest, jestem szybszy niż ty, Allen, nie? I wiesz, to jest coś, co widzieliśmy już w 3-4 sezonach Flasha serialowego. Widzieliśmy czas. W New 52. Ile tam chyba było z dwóch tych Reverse Flashów. Były cały Reverse Flashpoint się wziął. Cały Flashpoint, tak. I przede wszystkim tutaj problem jest też taki, że im bardziej zaczynasz babrać z mocą prędkości, jak to ładnie mam przetłumaczone na polski, tym bardziej tę mitologię rozpieprzasz. A tutaj nagle dowiadujesz się, że ja mogę brać twoją prędkość, ale mogę cię zabić. Ale mogę brać od ciebie, ale nie zabiję, bo będziemy się kręcić w innym kierunku. Jakieś takie totalnie bzdurne rozwiązania, że ty dokładnie łapiesz się za głowę, bo dwa tomy wcześniej moc prędkości działała inaczej. Już najlepiej działało w odcinku reżyserowanym przez Kevina Smitha, gdzie moc prędkości zamieniała się w ludzi, żeby się komunikować z Barrem Allenem. I to było coś, wiesz, takiego Morrisonowego. Tak. Ciekawego. Tutaj mnie strasznie denerwuje, jak właśnie taki komiks opiera się tylko na mocach postaci, kręci się wokół tego. Nie? Ja wiem, że to jest fascynujące, to co się dzieje z Flashem, że on jest super szybki, nie? Tak, i w ogóle. To jest niesamowita moc, ale nie chcę, żeby się wszystko koło tego kręciło. Tak jakby się wszystko ogólnie kręciło koło tego, że on potrafi robić konstrukcję. Tak, każdy strony to byłoby inne konstrukcje. Inny konstrukcje. To by było strasznie nudne. Albo że Superman jest super silny. Nie? I biuk. Wiesz, na tym się kończyły, wiesz, te historie pierwsze z Supermanem, że on tam, wiesz, super silny, wysoko skakał, nie? Ale nawet tam rozumieli, że nie tylko na tym się może postać opierać, nie na mocach. Nie? Musi być coś więcej. No a tutaj niestety pogrążone jest to w tej super szybkości. Mhm. Problem jest taki, że jeżeli czytasz tą Wonder Woman, to na końcu pierwszego tomu wydaje ci się, że przeszedłeś z nią jakąś drogę i ona w jakiś sposób się zmienia. Widzisz, że coś się tutaj dzieje, ona czegoś szuka. Ja na przykład nie czuję, że Barry Allen przeszedł jakąś drogę, że coś się w nim zmieniło, że coś się rozwinęło. On mówi o tym, że coś się zmieniło, rozwinęło i tyle. Tak. I mówię, ten złoczyńca jest straszny. Jest. Taki sobie. W ogóle nie pamiętam. Nie pamiętam, co już nie pamiętam, coś tam się z nim działo, bo to było tak. Nie będę spoilerował. Jest to mało interesujące i jest to po raz kolejny rozwiązanie, takie nazwijmy to psychologizowanie. Każdy kolejny złoczyńca, który mówi z wielką mocą, nie musi iść wielką odpowiedzialność, albo troszeczkę zrobienie Ultrona. Jest tyle lepszych rzeczy. Na przykład najlepszą rzeczą, jedną z najlepszych rzeczy jest zawsze Gorilla Grodd dla mnie, bo jest czymś takim innym. Innym, tak. Chociaż mnie widzi tu też zapierdalał, o ile dobrze pamiętam. Też na chwilę i też musiał zjeść moc Barrego. Nieważne. No nieważne, w każdym razie, jeżeli macie tutaj do wyboru, bierzcie Wonder Woman. Rysunki są całkiem są niezłe, okay. Ale znowu to nie jest poziom dla mnie, to nie jest poziom New 52. Tam mieliśmy zabawę, pamiętacie te karty tytularne, gdzie tam się wszystko ruszało, Flash był wepchnięty. Tutaj jest... A tu też fajnie, tak na przykład jest pokazane, jak prędkość wpływa na kadry, że one się tam zmieniają, montują, przesuwają. No ale jest unikalne, bo widzi, że to jest komiks z Flashem, a nie jakiś inny. Tam oczywiście, to wszystko się rusza. Ale nadal nie ratuje to fabuły w ani większym trochę. Niestety, ja jako fan Flasha powiedziałbym, nie czytaj tego. A jako nie fan Wonder Woman mówię, czytaj to. Więc takie jest moje podsumowanie. A tutaj wygląda na was Spider-Man, bo on wie lepiej. Też mi się bardziej podoba Wonder Woman. Ja bym, wiesz, wszystko myślę, że to jest Wonder Woman, to szczególnie. No właśnie, a ja jako osoba, która nawet nie jest taka, że wszyściutko, to mówię, okej, jest dobrze. Dobra, to podsumowujemy. Widzimy się następnym razem, oczywiście na Brodach z Kosmosu. Może znowu Radek zagości. Na razie.